witam serdecznie wszystkich Państwa, którzy zaszczycili dzisiejsze wydarzenie, według też wystawy pana Macieja Aleksandrowicza. Wystawy pod tytułem Gdzie jesteś? Ja myślę, że sam spacer przez ten jesienny, piękny park tutaj stanowi jakiś preludium do wystawy, zapowiedź. Bo wystawa jest z natury wystaw takich do medytacji, sprzyjających kontemplacji. Jest to wystawa refleksyjna. O samej pracy nie będę mówił, bo liczę tutaj na artystę. Natomiast nas bardzo cieszy fakt, że to jest też wystawa dedykowana konkretnie do tego miejsca, do tej galerii, bo otaczamy ją jakąś szczególną taką troską właśnie, żeby te wystawy, które odbywają się tutaj, były w jakiejś harmonii właśnie z naturą, z historią tego obiektu, no i z tym, co ono przywodzi na duszę, więc taki wymiar, że tak powiem, spraw ostatecznych czy eschatologicznych. Dlatego z dużą przyjemnością przyjąłem projekt propozycji pana Macieja do zorganizowania tej wystawy. A powiem, że to jeszcze nie koniec, bo w przyszłym roku mamy w planach przewód habilitacyjny pana Macieja i będzie okazja zobaczyć większą realizację. Ta jest, jak mówię, skromna, kameralna, ale też bardzo interesująca. I poprzez sam fakt właśnie zadania tego pytania, gdzie jesteś, nie wiemy, o kogo pyta, o co jest przedmiotem tego pytania, ale to w jakimś sensie intryguje. Ustawa, jak Państwo za chwilę, projekt, jak Państwo będziecie mogli zobaczyć, nawiązuje też do historii sztuki. To jest taki przykład właśnie greckiego megaronu, świątyni czy templum Antis, jak to się fachowo nazywa. I jest jak gdyby w pewnej relacji właśnie do samej bryły architektonicznej Galerii Kaplica. Dwa słowa o autorze. Pan Maciej Aleksandrowicz jest absolwentem Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, dyplom profesora Stanisława Sługi w 1998 roku. Obecnie pracuje w macierzystej uczelni, tak jak mówiłem, jest przed habilitacją, jednocześnie pełni funkcję prodziekana Wydziału Rzeźby. Więc też to dla nas jest istotne, bo stąd uczelnią utrzymujemy regularne stosunki. Prosimy tutaj co roku studentów z pracowności rzeźby warszawskiej RSP i staramy się również pomagać czy promować artystów właśnie z tego kręgu, tak, którzy doświadczyli tego na pewno na własnej skórze, tak jak pan Grzegorz Witek, któremu gratulujemy promocji doktorskiej. I myślę, że ta współpraca z panem Maciejem będzie się nadal rozwijała zarówno z tym jako artystą, jak i z uczelnią. Proszę o kilka słów panu Macieju, komentarze do pana. Bardzo dziękuję za przyjęcie wszystkim. Te kilka słów, które już padło, samym lepiej tego nie ująć, także może tylko jeszcze kilka refleksji osobistych. W tytule jest pytanie, ale nie wiadomo, kto pyta i nie wiadomo, kto ma odpowiedzieć. Państwo sami to zadecydują, czy to jest pytanie od, czy do. Tak naprawdę nie chciałbym narzucać swojej woli wobec ważnych spraw. Może tylko jeszcze dodam, że po prostu staram się zajmować tematem, gdzie jest piękno w sztuce i dla mnie czasem, gdzie piękno znajduje inne miejsce, jest czas od wojny i on niestety nie może już mieć tego tajnego miejsca, co przed jakimiś dramatycznymi doświadczeniami. To tyle, jeszcze tam spotkają się Państwo z taką krótką ulotką, której też jeszcze widnieje mój tekst, można sobie zabrać, tam będzie jeszcze troszeczkę bardziej obszernie. Jeszcze raz dziękuję wszystkim za przybycie i serdecznie zapraszam. Obejrzenie refleks. Zapraszam. Zapraszam. Thank you.
Thank you.